Szanowni Państwo, nazywam się Mariusz Wanarski i jestem pracownikiem Muzeum Więzienia Babiak, które jest oddziałem Muzeum Niepodległości w Warszawie. W dzisiejszym spotkaniu chciałbym zaprezentować bardzo ciekawy temat dotyczący ucieczek z Pawiaka w latach okupacji niemieckiej. Pracę swoją zatytułowałem W gestapowskim płaszczu bądź przez zwyżkę strażniczą, czyli ucieczki z Pawiaka. Jednak, żebym mógł przejść do omawiania głównego tematu dzisiejszego spotkania, konieczne jest wytłumaczenie, kiedy powstało owe więzienie, jaką posiadało infrastrukturę, czy też opisanie, z jakimi problemami borykali się planujący ucieczkę więźniowie. Więzienie Pawiak zostało zbudowane w latach 1830-1835 według projektu jednego z najwybitniejszych architektów pierwszej połowy XIX wieku, Henryka Marconiego. Pawiak mieścił się między ulicami Dzielną, nieistniejącą już dzisiaj ulicą Więzienną, a ulicą Pawią. Stąd też pochodzi nazwa więzienia. Teren całego kompleksu otoczony był wysokim murem, pośrodku którego znajdowała się brama wjazdowa umieszczona przy ulicy Dzielnej. Mur dodatkowo zabezpieczony był drutem kolczastym i trzema zwyżkami strażniczymi. Dodatkowo Pawiak podczas okupacji niemieckiej strzeżony był przez rozmieszczone wokół więzienia posterunki polskiej policji granatowej oraz patrole policji niemieckiej. Więzienie składało się z całego kompleksu zabudowań, jednakże najważniejszymi w nim były dwa budynki: Pawiak, czyli oddział męski, oraz oddział żeński, zwany Serbią, której nazwa wywodzi się z wojny rosyjsko-tureckiej toczącej się w latach 1877-1878, zwanej potocznie wojną serbską. Mówiąc o infrastrukturze Pawiaka, należy dodać, że wysokie mury okalające więzienie, czy też liczne zwyżki strażnicze na nich ulokowane oraz patrole polskiej i niemieckiej policji nie były jedynymi trudnościami, z jakimi musieli borykać się planujący ucieczki osadzeni. Otóż kolejnym bardzo dużym problemem był fakt, że więzienie znajdowało się w samym centrum zbudowanego w 1940 roku getta żydowskiego, co powodowało, że więzienie znajdowało się tak za tak zwanym podwójnym murem, znacznie komplikując ucieczki. Przez więzienie Pawiak w latach okupacji niemieckiej przeszło około 100 tysięcy więźniów, z czego około 30 tysięcy osób zostało rozstrzelanych w egzekucjach przeprowadzanych na ulicach Warszawy, tak zwanych egzekucjach jawnych, czy też poza terytorium miasta, tak zwanym warszawskim pierścieniu śmierci. Około 60 tysięcy osób zostało natomiast wywiezionych do obozów koncentracyjnych. Więźniowie na Pawiaku żyli w bardzo ciężkich warunkach. Cele więzienne były przeważnie przepełnione i brudne, pełne robactwa, panował głód. Do tego dwa razy dziennie przewożono więźniów na przesłuchania w Aleje Szucha, które były bardzo okrutne. Kolejnym ciężkim przeżyciem były organizowane praktycznie codziennie egzekucje. Wszystko to doprowadzały więźniów do stanu, gdy żaden z nich nie był pewien swojego losu. Więźniowie osadzeni na Pawiaku bardzo dobrze zdawali sobie sprawę z tego, w jak ciężkiej sytuacji się znajdują i że ucieczka z Pawiaka jest niezwykle trudna. Jednakże ciągle wymyślali przeróżne i ryzykowne próby ucieczek. Niemcy natomiast, by im to ograniczyć, wprowadzali rozmaite rozwiązania. Na przykład jesienią 1941 roku w okolicy muru przy ulicy Dzielnej zostały wycięte krzaki i drzewa. Zostały też dodane duże lampy zewnętrzne. Wszedł też w życie rozkaz, który nie do końca był egzekwowany, ale polegał na tym, że więźniów osadzanych na funkcjach nie pozostawiano na tym stanowisku dłużej niż miesiąc. Wszystko po to, by więzień nie mógł zapoznać się w szczegółach budynku. Niemcy natomiast po każdej udanej próbie ucieczki stosowali różnego rodzaju represje
wobec więźniów, jak i w szczególności wobec polskich strażników więziennych. Pierwszą ucieczką w latach okupacji niemieckiej było zniknięcie pana Kazimierza Kota z aresztu znajdującego się w gmachu Urzędu Komendanta Policji Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa w Alei Szucha, czyli głównej siedziby Gestapo. Pan Kazimierz Kot urodził się w 1917 roku w Warszawie. Był dowódcą jednej z najwcześniej powstałych konspiracyjnych organizacji działającej pod nazwą Polska Ludowa Akcja Niepodległościowa, w skrócie PLAN. Jednakże w wyniku działań w szeregach organizacji prowokatora cała kadra kierownicza i wszyscy jej członkowie zostali zdekonspirowani i aresztowani. 14 stycznia 1940 roku skutego kajdanami Kazimierza Kota przywieziono na przesłuchanie do głównej siedziby Gestapo w Alei Szucha, gdzie poddano go bardzo brutalnym przesłuchaniu. 17 stycznia Kazimierz Kot poprosił o wyprowadzenie do toalety, z której miał to już nie wrócić. Strażnik niemiecki odprowadził pana Kazimierza pod ubikację, po czym rozkuł mu jedną rękę z kajda. Więzień wszedł do toalety, gdzie po chwili dostrzegł, że znajdujące się w nim okienka są nieduże i co ważniejsze, że nie są zabezpieczone żadnymi kratami, co dawało świetną okazję do ucieczki. Kazimierz Kot długo nie myśląc i nie mając nic do stracenia, otworzył okno i przedostał się na wewnętrzny dziedziniec. Dalej, chowając zakutą kajdanami rękę w kieszeń marynarki, przeszedł przez bramę i ominął nieprzypuszczającego nic strażnika niemieckiego. Ucieczka ta wywołała nie lada zamieszanie w Alei Szucha. Na terenie całego generalnego gubernatorstwa zostały wywieszone listy gończe ze zdjęciem Kazimierza Kota, obiecujące nagrodę w wysokości 2000 zł za pomoc w jego ujęciu. Natomiast w wyniku tejże ucieczki wszystkie okna gmachu zostały natychmiast zakratowane. W 1940 roku miały miejsce również inne ucieczki z Pawiaka, takie jak na przykład dokonana przez kancelarię przyjęć na Pawiaku, gdy to oczekujący więzień w kancelarii więziennej na spisanie z personaliów wykorzystał moment, gdy polska aspirantka odeszła do drugiego pokoju, by odebrać dzwoniący telefon, i fakt, iż kancelaria zapełniona była więźniami. Wyszedł niepostrzeżenie na korytarz, następnie po podejściu do polskiego strażnika więziennego wykonał pewnym głosem niemieckie pozdrowienie, przekonując tym samym strażnika, iż jest on jednym z gestapowców. Polski strażnik otworzył mu kratę na dziedziniec, po czym powtarzając całą procedurę przy bramie prowadzącej na ulicę Dzielną, wyszedł na wolność. Innym przykładem jest ucieczka młodego, wysportowanego więźnia podczas spaceru na dziedzińcu Pawiaka. Wspomniany więzień wykorzystał fakt nieuwagi polskiego strażnika więziennego, odłączył się od grupy spacerujących więźniów i wspiął się na dach przylegający do muru od ulicy Więziennej, a następnie przez mur i pomiędzy drutami kolczastymi wydostał się na ulicę. W tym roku zbiegło również trzech innych więźniów podczas przeprowadzonego remontu szpitala więziennego. Za pomocą wytrychu otworzyli oni drzwi od ulicy Pawiej i wydostali się na wolność. W wyniku tej ucieczki owe drzwi zostały zamurowane. Przykładem pomocy w ucieczkach udzielanych przez polskich lekarzy więziennych, które również miały długoterminowe zalety dla innych więźniów, było celowe zarażanie więźniów tyfusem. Po wcześniejszym podaniu im szczepionki opracowanej przez profesora Rudolfa Weigla, która niwelowała skutki choroby, jednakże nie likwidowała jej objawów. Z uwagi na strach, jaki przejawiali okupanci do choroby tyfusu, zakażonego więźnia kierowano do szpitali wolnościowych, skąd też łatwiej było uciec. Wykrycie tyfusu na danym oddziale miało również swoje pozytywne skutki. Otóż na nim przeprowadzana była dezynfekcja, która chwilowo poprawiała warunki osadzonych, jak i przez okres około 2 tygodni z tego oddziału nie zabierano więźniów
na przesłuchania w Aleje Szucha. Szanowni Państwo, idealnym przykładem wykorzystania tyfusu do ucieczki więźnia była zorganizowana w 1941 roku akcja uwolnienia z Pawiaka pana Stanisława Tomaszewskiego. Pan Stanisław urodził się 13 marca 1913 roku w Warszawie. Został aresztowany 13 września 1941 roku podczas wejścia do tajnej drukarni znajdującej się przy Alejach Jerozolimskich. Następnie został przewieziony na Pawiak. Po przetrwaniu kilku bardzo ciężkich przesłuchań w głównej siedzibie Gestapo otrzymał wiadomość konspiracyjną, tak zwany gryps, z treścią by wytrzymał, ponieważ jest już organizowana jego ucieczka. Po kilku dniach pan Stanisław został wezwany do więziennej izby lekarskiej, gdzie został zainfekowany tyfusem. Następnie po stwierdzeniu u niego choroby został przewieziony do wolnościowego szpitala, gdzie otrzymał od zaangażowanej w ucieczkę pielęgniarki instrukcję, by w przeciągu 2 dni zacząć udawać bóle żołądka, które mają poprzedzić fikcyjne zapalenie wyrostka robaczkowego. Po udanej mistyfikacji i stwierdzeniu przez lekarza, że jest to ostry atak wyrostka robaczkowego, który może spowodować zgon pana Tomaszewskiego, został on przewieziony do szpitala Wolskiego, gdzie profesor Józef Grzybowski i dr Leon Mainteuffel przeprowadzili pozorowaną operację, podczas której została sfingowana śmierć pana Tomaszewskiego. W celu utrwalenia mistyfikacji dokonano również fikcyjnego pochówku. Kolejnym przykładem ucieczki była ucieczka zorganizowana 3 marca 1942 roku przez Zwyżkę Strażniczą numer 1, znajdującą się od strony ulicy Pawiej. Uciekło wtedy 4 więźniów. Byli to pan Henryk Borucki, Tadeusz Szpotański, pełniący funkcję wiceprezydenta Warszawy w latach 1927-1934. Pan Stanisław Dąbrski i pan Eugeniusz Filipowicz. W ucieczce bezpośrednio pomógł polski strażnik Bronisław Kuczorski. Ucieczka została przeprowadzona w dniu, kiedy pełnił służbę polski strażnik więzienny, a dokładnie Bronisław Kuczorski na Zwyżce Strażniczej numer 1. Wcześniej natomiast więzień Borucki, który pełnił funkcję pisarza więziennego, otrzymał dorobiony klucz do wspomnianej wcześniej zwyżki. 3 marca Bronisław Kuczorski wyprowadził więźniów z oddziału męskiego pod pretekstem natychmiastowego ich wezwania na przesłuchanie. Dalej pozostawiając więźniów własnemu już losowi, na podwórzu sam opuszcza więzienie, tłumacząc swoje wcześniejsze wyjście zwolnieniem ze służby ze względów zdrowotnych. W tym czasie więźniowie, niezauważeni przez nikogo, dostali się pod Zwyżkę Strażniczą i dorobionym kluczem otworzyli drzwi. Po dotarciu na górę przez otwarte okno przeskoczyli na dach szopy, a z niej już na podwórze sąsiedniego domu i na ulicę Więzienną, gdzie oczekiwał ich przewodnik, który bezpiecznie przeprowadził uciekinierów poza mury getta. Nierozwikłaną do końca funkcjonowania więzienia Pawiak ucieczką przez władze okupacyjne była ucieczka Romana Kiznego, wel Henryka Gaczyńskiego. Roman Kizny został aresztowany 13 października 1941 roku. Przez kilka miesięcy trzymano go w izolatce, skąd przeniesiony został do celi ogólnej. A w niedługim czasie trafił do szpitala, gdzie pełnił funkcję pisarza. Od samego początku jego pobytu w szpitalu planował swoją ucieczkę. Szukając i rozważając najlepszej drogi, doszedł do wniosku, iż idealnym miejscem ku temu będzie małe okienko w pokoju lekarskim. Drogą konspiracyjną otrzymał dorobiony klucz do gabinetu i 11 września 1942 roku około godziny 21 pan Gaczyński udał się do toalety, udając roztrój żołądka. Dorobionym kluczem otworzył drzwi do gabinetu lekarskiego i skierował się do okna. Poprzez umówiony sygnał skontaktował się z oczekującymi
na niego ludźmi z zewnątrz i przecisnął się przez wąskie kraty okna, trafiając na ulicę Paweł. Wsiadł do samochodu i po otrzymaniu fałszywych dokumentów opuścił getto żydowskie. Do końca funkcjonowania więzienia ta ucieczka nie została rozwikłana przez gestapo, a ich wściekłość była tym większa, iż pan Gaczyński miał być za 2 dni przesłuchiwany w Alei Szucha. Jedną z najsłynniejszych akcji zbrojnych mających na celu uwolnienie więźniów Pawiaka była tak zwana akcja pod Arsenałem, czyli akcja uwolnienia Jana Bednara Rudego. Został on aresztowany wraz z ojcem w nocy z 22 na 23 marca 1943 roku. Jeszcze tego samego dnia został przewieziony na przesłuchanie do siedziby gestapo w Alei Szucha. W wyniku obrażeń otrzymanych podczas przesłuchania drugiego dnia został przetransportowany na Pawiak i na noszach przeniesiony do szpitala więziennego. Już 25 marca został ponownie przewieziony na Szucha na kolejne brutalne przesłuchanie. Tymczasem po otrzymaniu informacji o aresztowaniu Bednara dowództwo chówców Centrum i Południe podjęło decyzję o przeprowadzeniu bojowej akcji celem uwolnienia Rudego. Informacje o terminie przewiezienia Rudego na przesłuchanie przekazywała działająca w konspiracji i delegatka patronatu na Pawiak Helena Danieliczowa. 26 marca oddział Szarych Szeregów pod Arsenałem zgromadził 20-osobowy oddział, który po nadjechaniu Budy odrzucił szoferkę butelkami z benzyną, doprowadzając do pożaru. Po zatrzymaniu auta doszło do wymiany ognia, w wyniku której zabitych zostało 4 eskortujących żołnierzy niemieckich, zaś kilku innych zostało ranionych. Podczas akcji jedna z więźniarek zginęła, zaś druga została ranna w nogę i przewieziona do lecznicy przy ulicy Chmielnej. Niestety została ona tam odnaleziona przez gestapo i przewieziona z powrotem na Pawiak, gdzie po kilkumiesięcznym pobycie została rozstrzelana. Jan Bednar Rudy w wyniku odniesionych podczas przesłuchania ran zmarł 4 dni po jego uwolnieniu, zaś Niemcy w trakcie zemsty rozstrzelali 140 więźniów Pawiaka. Tutaj mogę opowiedzieć ciekawostkę, iż niezwłocznie po uwolnieniu 3 mężczyzn i 1 kobieta dobrowolnie zgłosili się na gestapo w celu powrotu do więzienia. Zostali aresztowani, po czym po kilku dniach wszyscy zostali legalnie wypuszczeni na wolność. Szanowni Państwo, ostatnią ucieczką, jaką chciałbym Państwu przedstawić, jest wyjście w gestapowskim płaszczu głównego pisarza Pawiaka, czyli ucieczka pana Leona Wanata. Pan Leon Wanat urodził się w 1905 roku. Przed wojną pracował jako nauczyciel w Chorzowie. Został aresztowany 31 marca 1940 roku i osadzony najpierw w więzieniu przy Daniłowiczowskiej, następnie w więzieniu Mokotowskim, skąd też 27 maja został przeniesiony na Pawiak. Pan Leon Wanat bardzo dobrze znał język niemiecki, zarówno w mowie, jak i piśmie, dlatego został skierowany do pełnienia funkcji głównego pisarza Pawiaka. Wanat doskonale zdawał sobie sprawę z tego, że z uwagi na to, że był świadkiem wszystkich okropności czynionych na Pawiaku i w Alei Szucha, nie zostanie wypuszczony na wolność. Myśląc nad planem swojej ucieczki, doszedł do wniosku, iż najlepszą drogą nieskazującą innych współwięźniów na represje będzie Aleja Szucha. Tydzień wcześniej zgłosił się do zastępcy komendanta więzienia Frenzera z prośbą o przewiezienie go 16 lipca na 1944 roku na Aleję Szucha celem przepisania księgi więźniów. Po otrzymaniu zgody rozpoczął przygotowania do ucieczki. Drogą konspiracyjną załatwił sobie fałszywe dokumenty i obstawę 2 ludzi, którzy mieli pomóc mu w przejściu przez posterunki znajdujące się w dzielnicy policyjnej. 16 lipca po otrzymaniu wcześniej przygotowanych dokumentów został przetransportowany do Alei Szucha.
Tego dnia wachmajstrzy po koncercie spędzili wieczór pijąc do późnych godzin nocnych, w wyniku czego zapomnieli zamknąć na klucz drzwi do pokoju, w którym spał pan Leon Vanat. Nazajutrz o godzinie 6 rano pan Leon otworzył drzwi, spostrzegł, że strażnicy nadal śpią. Około godziny 6:30 po cichu wyszedł, zakładawszy gestapowski płaszcz, zszedł po schodach. Następnie, pokazując charakterystyczny gest i powitanie gestapowskie, przeszedł obok nic nie przypuszczającego strażnika. Następnie, wychodząc z siedziby gestapo, w obstawie dwóch mężczyzn minął ostatni posterunek oddzielający go od wolności. Po wydostaniu się z dzielnicy policyjnej, pan Leon Vanat stwierdził: jest niebezpieczeństwo, jest za nami, jestem wolny, nareszcie wolny. Szanowni Państwo, ucieczek z Pawiaka było oczywiście więcej i nie wszystkie kończyły się spektakularnym odzyskaniem wolności. Były oczywiście i takie, które kończyły się tragicznie. Ja natomiast wybrałem tylko kilka z nich. By zapoznać się bardziej szczegółowo z mówionymi przeze mnie ucieczkami, zapraszam do lektury książek, a tymczasem chciałem Państwu bardzo podziękować za uwagę i życzyć miłego dnia. Pozdrawiam serdecznie.